Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Jak co dzień zapraszam do wspólnej zabawy. Kto wytrwał do tak późnej pory przed telewizorem, to mam dobrą informację. Może nie tylko dobrze się bawić rozwiązując zagadki, ale i wygrywając przy tym pieniądze, a nie trzeba wychodzić nawet z domu, żeby móc po te pieniądze sięgnąć. Od czego zaczytamy? Zaczynamy. A czytamy, to fakt, bo trzeba się wczytać w te litery i ułożyć z nich nazwę miasta. Także zaczynamy czytając taki sobie skrót myślowy tutaj. Ułożyłam na dobry wieczór. To dlatego, że chcę jak najszybciej poinformować Was o tych istotnych kwestiach w programie, żebyśmy już mogli przejść do tej przyjemniejszej kwestii, czyli do wygrywania pieniędzy. Należy ułożyć nazwę miasta z widocznych tutaj liter. Kto sprawi, że ten znak drogowy będzie faktycznie wyglądał właściwie, poprawnie, może zgłosić się po pierwsze pieniądze. Już można trafiać do studia, już program trwa, już można wygrywać pieniądze. Jeszcze przypomnę zasady, żebyście wiedzieli, z czym wiąże się wzięcie udziału w programie. Ale jeżeli już w międzyczasie przyglądacie się zagadce, tym lepiej, bo tym szybciej uda się Wam ją rozwiązać. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni, zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Szybciutko przypomniałam te zasady, mając nadzieję, że jednak z tego typu zagadką poradzicie sobie szybko, no bo nie jest to zagadka, przy której musimy jakoś dłużej przyglądać się, podchodzić bliżej do telewizora. Takie sytuacje to raczej bardziej przy tych zagadkach na spostrzegawczość. Tutaj skupiamy się na ułożeniu słowa, nie za długiego słowa, to po pierwsze. Po drugie, wiemy, z jakiej kategorii jest to słowo. Chodzi o nazwę miasta. No, polskiego miasta, ale myślę, że to jakby jest jasne. O, reżyser mówi, dobrze, może faktycznie niektórzy widzowie mogą mieć jakieś wątpliwości co do tego, o jakie miasto chodzi, więc reżyser doda, że chodzi o polskie miasto. Nazwa polskiego miasta. Jakiego? Jeżeli już wiesz, nie czekaj, nie daj się wyprzedzić, bo w tym programie umiejętność rozwiązywania zagadek to jedno, ale bardzo ważny jest refleks. Jeżeli potrafisz radzić sobie z zagadkami szybciej niż pozostali, to tym większa szansa, że to ty wygrasz pieniądze i nie dasz się wyprzedzić. A mimo, że to późna pora i konkurencja na pewno niewielka o takiej godzinie, no umówmy się, ile osób po drugiej stronie ekranu może o tej porze być. Ja jadąc do pracy, jak zerkam na okna w blokach na przykład, no to się, nie wiem, w takim 10-piętrowym bloku palą 2-3 światła i zawsze się zastanawiam, kurczę, no i komu ja będę rozdawać te pieniądze o takiej godzinie? No ale codziennie w tym programie wygrywacie pieniądze, nawet jeżeli tych osób nie ma wiele, to udaje Wam się sprawnie rozwiązywać zagadki. Natomiast pamiętajcie o tym, że tempo ma znaczenie, refleks ma znaczenie, bo nawet jeżeli ta konkurencja niewielka, zawsze jest ryzyko, że ktoś inny będzie szybszy, że sąsiad też ogląda program i próbuje sięgnąć po pieniądze. Także jeżeli już wiesz, jak brzmi nazwa tego polskiego miasta, zapraszam Cię do studia. Pierwsze 50 zł do wygrania. A to dopiero początek tego, co nas dzisiaj czeka. Mam nadzieję, że kolejne zagadki, które dzisiaj reżyser nam przygotował, przypadną Wam do gustu. No i że udaje się rozwiązać sprawnie, bo to, że czasami nam się zagadka podoba, bo jakoś fajnie się za nią zabrać, to jedno, ale to, czy udaje nam się ją rozwiązać, to już odrębna kwestia. 704 304 310 to numer, który prowadzi do studia, jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która poradziła sobie z tą zagadką i już teraz wie, jak brzmi odpowiedź, to zapraszam. Myślę, że to jest taki moment, kiedy jeżeli kogokolwiek przed telewizorem zastałam, to już powinna być chociaż jedna, może dwie, trzy osoby, które już rozszyfrowały tę nazwę miasta. No to teraz kwestia tego, kto jako pierwszy tutaj w studio się znajdzie. Nie trzeba się tu fatygować osobiście, wystarczy wybrać numer do studia i podać prawidłową odpowiedź. Jeżeli udało Ci się ułożyć nazwę miasta, 50 zł powędruje w Twoje ręce. To co, dyktuję numer na wypadek, gdyby ktoś już wiedział, niech wybierze numer razem ze mną i miejmy tę pierwszą zagadkę z głowy, bo ja tak naprawdę ten program uważam za rozpoczęty w momencie, kiedy słyszę ten pierwszy telefon w studio, bo wiem, że jest przynajmniej jedna osoba, która będzie dzisiaj wygrywać pieniądze. To co, 704 304 310.
Czy ktoś już sobie poradził? Jedna osoba, szybki telefon, to jest najprostsza z tych zagadek, które na nas dzisiaj czekają. Także nie ma co zwlekać, zastanawiać się zbyt długo, bo lepiej ten czas wykorzystać na te trudniejsze zagadki. O, i dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Kalisz. No pewnie, że tak, to jest prawidłowa odpowiedź, jeszcze poczekam, aż się tu zaznaczę, ale tak, nie ma wątpliwości, Kalisz to miejsce, które się tutaj pojawiło na ekranie. No dobrze, 50 zł rozdane, a my możemy przejść do kolejnej zagadki. No i uwaga, co tym razem? Ha, widzę, że kategoria pozostała ta sama, ale już należy ułożyć nazwy dwóch miast, a nie jednego, jak to miało miejsce wcześniej. No i nieco dłuższe te nazwy od poprzednich. No dobrze, 100 zł. Więcej pieniędzy do wygrania, jest nieco trudniej, bo dwie nazwy, ale reżyser nie zapomniał o tym, że zwiększając stopień trudności też pamięta o nagrodzie. 100 zł do wygrania. Kto tym razem poradzi sobie sprawnie i szybko? No ta zagadka na pewno wymaga od nas no, więcej czasu, bo są dwie nazwy. W poprzedniej zagadce była jedna nazwa. Udało się w miarę sprawnie poprzednią zagadkę rozwiązać, także no, przynajmniej jedna osoba jest przed telewizorem. Pani wygrała pieniądze przy okazji poprzedniej zagadki. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto również chciałby się włączyć do zabawy, a ten typ zagadek to typ zagadek, z którym jesteś w stanie sobie poradzić, dlaczego nie spróbować? Jeżeli akurat nie śpisz, nie masz dużej konkurencji, masz chwilę czasu, nie czujesz, żeby ten sen się już jakoś teraz w tym momencie mocno dopadał, no to warto jeszcze poświęcić trochę czasu i powygrywać pieniądze w programie. Można siedząc wygodnie w fotelu podreperować sobie domowy budżet. Stuwa na pewno się przyda, tylko ważne, żeby wybierając numer do studia mieć już przygotowaną odpowiedź. Także być może udało Ci się już ułożyć jedną nazwę i chcesz złapać za telefon, zaczekaj. Dopiero jak uda Ci się ułożyć drugą, wtedy warto wybrać numer do studia, bo czasami jesteśmy tacy w gorącej wodzie kąpani i od razu chcemy jak najszybciej znaleźć się w studio i bywa tak, że słyszę telefon i albo ktoś się rozłącza, bo nie zdążył sobie przygotować odpowiedzi tak szybko, albo ktoś próbuje się zastanawiać, będąc już tutaj na antenie, a wtedy mamy po prostu czas na odpowiedź, a nie na zastanawianie się. Także, żeby nie było przykrych niespodzianek, dzwonimy już z gotową odpowiedzią, wtedy nie musimy się przejmować tym, czy zdążymy ułożyć odpowiedź, czy nie zdążymy. Po prostu będziemy ją mieli przygotowaną. Dwie nazwy miast. Chodzi o polskie miasta. Także nie trzeba tutaj wyjeżdżać gdzieś myślami za granicę i szukać tam jakichś nazw miast. Wystarczy pozostać w Polsce. No i wyobraźnią poprzemieszczać się troszeczkę. Może gdzieś podróżowaliście w weekend, bo to końcówka weekendu, więc może akurat ktoś z Was odwiedzał te miasta, może przejeżdżał przez te miasta, a może ma tam rodzinę, kogoś bliskiego. Spróbujcie, na pewno ktoś z Was sobie poradzi. Pytanie jak szybko, bo tutaj refleks ma duże znaczenie, szczególnie przy tych zagadkach, gdzie nie trzeba się jakoś długo przyglądać czy analizować, no ale też trzeba jakieś predyspozycje posiadać przy rozwiązywaniu tego typu zagadek. No może ktoś, kto na co dzień rozwiązuje jakieś krzyżówki czy łamigłówki słowne, może takiej osobie będzie łatwiej, bo tutaj trzeba ułożyć te litery w odpowiedniej kolejności. Stuwa czeka. 100 zł za dwie nazwy polskich miast. No sami przyznacie, że to dobra oferta. Jeżeli ktoś już poradził sobie z zagadką, zapraszam. 704 304 310. No kto już ułożył? No ja wiem, że te nazwy trzeba znać, jeżeli ktoś nie kojarzy tych miast, bo albo nie bywa w tamtych stronach, albo po prostu jakoś te nazwy nie rzuciły mu się
w ucho, w oko nigdy, no to nie ułoży tych nazw, no bo nie mając takiej wiedzy trudno jest ułożyć. Także tutaj umiejętność przekładania tych liter, ale i jakaś wiedza geografii Polski na pewno jest tutaj niezbędna. 100 zł do wygrania. Kto już sobie poradził? Czy jest ktokolwiek przed telewizorem oprócz pani, która wygrała pieniądze przy poprzedniej zagadce? A może pani, która właśnie poradziła sobie z poprzednią zagadką, teraz spróbuje swoich sił raz jeszcze? Skoro do wygrania 100 zł, szkoda by było, gdybyśmy się dłużej przy tej zagadce zatrzymywali, a ona wciąż należy do tych, no może nie typowo rozgrzewkowych, bo jest już trudniejsza od poprzedniej, ale na pewno jest prostsza od tych, które na nas czekają, także mam nadzieję, że tutaj pójdzie nam sprawnie, bo jeżeli tu okaże się, że jest jakiś kłopot, to z obawą będziemy przechodzić do kolejnych zagadek, albo reżyser postanowi zmienić swój plan i zamiast tych trudniejszych zagadek zaserwuje troszeczkę prostsze. No, z tymi trudniejszymi zagadkami jest tak, że bywają przed telewizorem osoby, które właśnie czekają na te większe wyzwania, a im trudniejsza zagadka pojawia się na ekranie, tym więcej pieniędzy może zaproponować reżyser, także nie ma tego złego. Kto już sobie poradził, kto te dwie nazwy rozszyfrował, zapraszam do studia, bo chcielibyśmy jak najszybciej przejść dalej. 100 zł do wygrania, szkoda marnować czas teraz, kiedy jeszcze ta zagadka jest w miarę prosta do rozwiązania. Może nie najprostsza, ale na pewno ktoś jest w stanie sobie z nią poradzić. Tak, żeby ten czas przeznaczyć, który nam zostanie na te faktycznie zagadki, które będą od nas wymagały więcej uwagi czy skupienia. 704 300 410. Ja wiem, że to jest środek nocy, ja wiem, że to końcówka tygodnia, więc po całym tygodniu, być może po intensywnym weekendzie, większość osób odsypia, bo jutro rano wcześniej musi wstać. Ale to właśnie ty wykorzystaj przewagę. Jeżeli jesteś po drugiej stronie ekranu, duża szansa, że to ty wygrasz pieniądze, jeżeli nie masz dużej konkurencji. 100 zł czeka. Dwie nazwy polskich miast. Kto już sobie poradził? O, i jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Krosno oraz Cieszyn. No pewnie, że tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. Krosno, no proszę. 100 zł. Wędruję w pani ręce. No cieszę się, że udało się rozwiązać tę zagadkę. No faktycznie może nie były to jakieś największe miasta, może dlatego nie skojarzyło nam się od razu, ale na pewno miasta, które znamy, kojarzymy. A no właśnie, przechodzimy dalej. Mówiłam, że będzie trudniej i trudniej jest, bo już nie jeden, nie dwa miasta, a cztery nazwy miast do rozszyfrowania. No i tak naprawdę tylko jedna jest taka w miarę krótka, a pozostałe trzy już najkrótsze nie są. Także mam nadzieję, że dacie sobie radę. Kolejna stówa czeka. No i pytanie, kto spróbuje swoich sił. No dwie zagadki tego typu za nami, ale prostsze. Wiesz co, Kuba, stówka to 100 zł proponowaliśmy za poprzednią zagadkę, były tylko dwie nazwy. Tutaj są aż cztery nazwy i to do tego dłuższe. Ja myślę, że powinieneś już tutaj jakiegoś bonusa zaserwować. Co ty na to? No, reżyser oszczędnie mówi, że może zaserwować bonusa w wysokości 300 zł, czyli gwarantowana stówa za rozszyfrowanie czterech nazw polskich miast i 300 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund, łącznie nawet 400 zł do wygrania. No jest to na pewno więcej pieniędzy niż przy poprzedniej zagadce, więc na pewno warto wziąć udział w zabawie. Natomiast wiem, że część osób pewnie się podda już na wstępie, bo to jest taka pora, jeszcze ta końcówka tygodnia, gdzie raczej wolelibyśmy porozwiązywać coś prostszego. Jak widzimy więcej nazw czy trudniejszą zagadkę na ekranie, to jednak część osób poddaje się
już na początku. No, mam nadzieję, że ktoś spróbuje, że nie wszyscy jednak śpią, że są takie osoby, nawet jeżeli to są pojedyncze osoby, które nie musiały się wcześniej położyć spać, nie muszą wcześniej rano wstać no i są takimi nocnymi markami. Lubią przesiadywać o tej porze przed telewizorem. No śmiało, może to właśnie zagadka dla Was. 400 zł, nawet 400 zł czeka. Ale pamiętamy o tym refleksie, bo faktycznie umiejętność rozwiązywania zagadki to jedno, faktycznie są aż 4 nazwy, więc na pewno wymaga to od nas no, nie tylko większego skupienia, ale i więcej czasu na rozwiązanie tej zagadki. Natomiast warto pamiętać o tym, że kto pierwszy, ten lepszy. Nawet przy tych bardziej czasochłonnych zagadkach tempo też ma znaczenie, bo te osoby, które najszybciej radzą sobie z zagadkami, wygrywają pieniądze w programie. Dobrze, reżyser mówi, że da Wam czas na takie zastanowienie się. To często pomaga. Na takie zastanowienie się, kiedy zostawimy Was z zagadką sam na sam, żebyście mogli uwagę swoją skupić tylko i wyłącznie na tym, co najważniejsze, czyli na zagadce. Co Wy na to? No bo nie jest najprostsza, są 4 nazwy, także faktycznie to skupienie pomoże. Jeżeli nie widzisz wyraźnie tych liter teraz, to w momencie, kiedy ta zagadka pojawi się sama na ekranie, to ona się troszeczkę powiększy, także będziecie mieli szansę dostrzec te litery. O, zobaczcie, jest lepiej. Myślę, że jeżeli ktoś do tej pory nie widział zbyt wyraźnie tych pojedynczych liter, to teraz faktycznie są dobrze widoczne. No to co? Mamy 2,5 minuty. I to jest czas na myślenie, na zastanowienie się, na próbę rozwiązania zagadki. Nawet 400 zł do wygrania. No i uwaga, czas, start. No, zostało kilkanaście sekund. Ja celowo tutaj się nie odzywałam, żebyście mogli się przyjrzeć tej zagadce w skupieniu, przeanalizować każdą literę po literze, bo trzeba poprawnie ułożyć te nazwy, ale zostały nam sekundy. 5, 4, 3, 2, 1. No i uwaga, zagadka wraca do swoich poprzednich rozmiarów. No mam nadzieję, że to Wam nie utrudni jakoś specjalnie zadania, a może nie będzie musiało utrudniać, bo jest już przed telewizorem ktoś, kto poradził sobie z 4 nazwami i ma przygotowaną odpowiedź. Jeżeli tak, zapraszam serdecznie do studia 704.
304 310 to numer do studia i reżyser mówi, dobrze, nie usłyszałem jeszcze telefonu, więc żeby faktycznie zachęcić kogoś do tego, żeby z zagadką sobie poradził, zaproponujemy więcej pieniędzy. Co wy na to? Może to przyspieszy rozwiązanie tej zagadki, bo czekają kolejne, nie chcielibyśmy tutaj spędzić z tą zagadką więcej czasu. Nawet 800 zł do wygrania. Duże pieniądze, ale za aż 4 nazwy polskich miast. Kto sobie poradził? Jak patrzę na te nazwy, to widzę, że reżyser jakoś tak tutaj próbował, nie wiem, zasugerować nam na przykład nazwy zwierząt. Nie wiem, czy celowo, czy przypadkiem, ale to tak jest, że jeżeli te litery ułożą się nie jakoś zupełnie przypadkowo, tylko w jakąś nazwę, która sugeruje coś zupełnie innego, to tym trudniej jest nam skupić uwagę na tym, żeby przerobić to na nazwę miasta. Także możliwe, że to było takie celowe założenie reżysera i takie celowe utrudnienie nam tej zagadki. No bo krówka, Bulin, Liwieczka i Cenia Bipa. To już w ogóle nie wiadomo, co to jest. No ale na pewno da się z tych, czy to przypominających inne słowa, czy też nie, tworów, da się ułożyć nazwy miast, czterech miast do tego. No dlatego czekam na kogoś, komu się to uda. Jeżeli jest ktoś, kto już rozszyfrował te cztery nazwy, to serdecznie zapraszam do studia. 704 304 310. Był czas na myślenie, kiedy zostaliście sam na sam z zagadką. Ja co prawda byłam tutaj w studiu, ale starałam się wam nie przeszkadzać w próbie rozwiązania zagadki, żebyśmy tym szybciej mogli ją rozwiązać i przejść do kolejnych. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, ale mam nadzieję, że ten czas na skupienie, na zagadce, na koncentrację coś komuś dał. I jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto być może do tej pory rozszyfrował, no nie wiem, trzy nazwy i próbuje teraz rozszyfrować tę czwartą, to śmiało. Jeszcze jest szansa na wygranie nawet 800 zł, więc warto próbować. Jeszcze tego telefonu nie usłyszałam. Nie wiem, czy dlatego, że jeszcze nie poradziliście sobie z zagadką w całości, czy może ktoś dopiero teraz sobie poradził i właśnie teraz wybiera numer do studia. Jeżeli tak, ten numer jest widoczny w dole ekranu, jest to 704 304 310. Możesz ten numer wybrać z komórki, możesz z telefonu stacjonarnego, jeżeli akurat ten masz pod ręką, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby mieć przygotowaną odpowiedź. No i właśnie, o co chodzi z tą przygotowaną odpowiedzią? Ponieważ to jest zagadka z kilkoma rozwiązaniami, czyli musimy znaleźć aż cztery nazwy polskich miast. Warto zapisywać sobie każdą nazwę, którą udaje ci się w danym momencie rozszyfrować. Bo potem zdarza się tak, że trafiamy do studia, chcemy podać odpowiedź, ale okazuje się, że nazwa, którą ułożyliśmy na początku, już zdążyła nam z głowy wylecieć. A ja płacę tylko za pełną odpowiedź. W tym przypadku za cztery nazwy polskich miast. Także bądźcie czujni, zapiszcie sobie tę odpowiedź na kartce, nawet jeżeli wydaje wam się ten pomysł niepotrzebny, to może się tak wydawać. Naprawdę to jest późna pora, umysł o tej porze potrafi nam płatać różne figle, a do tego trafiamy do studia, jesteśmy podekscytowani, bo walczymy o pieniądze, może się okazać, że po prostu ta odpowiedź z głowy wyleci, a nawet jeżeli nie cała, to częściowo. Byłoby szkoda, gdyby ktoś w ten sposób stracił szansę na wygranie pieniędzy, także mamy zapisane, nic nam nie umknie, nie ucieknie, wybieramy numer do studia i cieszymy się wygraną. Nawet 800 zł czeka. Kto już poradził sobie z zagadką? Dobrze, nie słyszę jeszcze telefonu. Może wyrównamy tutaj do 1000 zł, co reżyser na to, tak żeby była bardziej okrągła kwota. Może ktoś liczył na to, że reżyser coś tutaj jeszcze dorzuci. No to proszę bardzo, nawet 1000 zł do wygrania. Tylko czy jest ktoś, komu już udało się zagadkę rozwiązać. No
tak jak w przypadku poprzednich zagadek, no trzeba te nazwy znać, bo jakby umiejętność układania słów z liter, przekładania liter to jedno, no ale jakaś podstawowa znajomość geografii Polski to druga kwestia, równie istotna przy tej zagadce, no bo jeżeli nie znasz którejś z tych nazw, albo nie byłeś nigdy w tym mieście, albo jakoś nie obiła ci się ta nazwa o uszy, nie jeździsz po Polsce, no to nie poradzisz sobie z tą zagadką, no bo żeby ułożyć daną nazwę miasta, to trzeba to miasto znać. Cztery nazwy, polskie miasta, przypominam, bo może ktoś tutaj tak intensywnie skupiał się na zagadce, że myślami wybiegł gdzieś poza granicę kraju, próbując znaleźć jakieś zagraniczne nazwy miast. Nie wyjeżdżamy z Polski, jeśli chodzi o tę zagadkę, pozostajemy w kraju i próbujemy rozszyfrować te cztery nazwy. Nawet 1000 zł do wygrania. No jeszcze nie słyszę telefonu, więc może zasugeruję tym osobom, które nie są mocne w tej geografii Polski, nie za bardzo kojarzą więcej miast, to może jakiś atlas Polski gdzieś macie pod ręką. Wystarczy sięgnąć, przejrzeć, może tym sposobem łatwiej będzie nam natrafić na takie miasta, które coś nam zasugerują, w których dane litery, które się pojawiają, skojarzą nam się z którymś z tych układów i uda się tę nazwę odgadnąć szybciej. No bo czeka nawet 1000 zł, to duże pieniądze, więc chcielibyśmy już usłyszeć zwycięzcę, żeby móc przejść do kolejnych zagadek, też wymagających, no bo jest coraz trudniej. To co, mamy atlasy w rękach? Próbujemy w ten sposób? No bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, więc każda metoda, która przyspieszy rozwiązanie zagadki, jest dobra. Jeżeli ten atlas jest pod ręką, dlaczego nie spróbować? Ja potrzebuję kompletnej odpowiedzi, czyli wszystkich czterech nazw. Jeżeli udało ci się ułożyć dwie nazwy albo trzy, to jeszcze nie mogę ci zapłacić, także nie wybieraj numeru do studia. Dopiero z pełną odpowiedzią zapraszam tutaj numer widoczny w dole ekranu 704 304 310. No, zresztą nie usłyszałam do tej pory telefonu, więc zakładam, że faktycznie próbujecie rozszyfrować wszystkie nazwy, zanim zgłosicie się tutaj do studia. Może ktoś już ma wszystkie cztery. No to wybierzmy numer razem. Spróbujmy, może faktycznie już się udało. Jeżeli tak, to szkoda czekać, bo już możemy tę zagadkę rozwiązać, jeżeli jest chociaż jedna osoba, która zna odpowiedź i przejdziemy szybko dalej. Tym więcej czasu będziemy mieli na kolejne zagadki. Uwaga! 704, 304, 310. Kończmy tę zagadkę. Nawet 1000 zł do wygrania, ale muszę usłyszeć cztery nazwy polskich miast.
jedna osoba. No kto? Bo ja tutaj czekam cały czas. Reżyser już ma przygotowane kolejne zagadki, bo mówi, no może już ktoś sobie poradził, to ja chcę być gotowy. Nawet 1000 zł do wygrania. 4 nazwy polskich miast. Ja wiem, że może być problem, bo jeżeli niektórzy z nas nie podróżują za bardzo po Polsce, może nie orientują się w tych wszystkich nazwach miast. Może gdzieś te nazwy z tyłu głowy są, ale nie na tyle nam dobrze znane, żebyśmy je tutaj potrafili odszyfrować. No a to jest ważne. Ta wiedza geografii Polski, no tutaj jest konieczna, jest wymagana, no bo bez tego, jeżeli nie znamy tych nazw miast, albo przynajmniej części tych nazw, nie będziemy w stanie poradzić sobie z zagadką. Czy jest ktoś, kto już zagadkę rozwiązał, bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, a najwyższa pora, żebyśmy przeszli dalej. Jeszcze raz przypominam numer 704-304-310. To nie jest pierwsza zagadka tego typu dzisiaj, bo już kilka zagadek za nami. Także wiem, że z tego typu zagadkami jesteście w stanie sobie radzić. Chociaż tymi dużo prostszymi, bo tam było mniej nazw. Zaczynaliśmy od jednej, teraz są już 4 na ekranie, także jest trudniej, ale mam nadzieję, że to jest jeszcze ten etap, ten stopień trudności do przeskoczenia. Reżyser dzisiaj stara się tak delikatnie ten stopień trudności zwiększać, także kolejna zagadka, no będzie więcej tych nazw, ale jeżeli poradzicie sobie z tymi 4, to myślę, że z większą liczbą też dacie sobie radę, ale no, na razie skupmy się na tym, co tu i teraz. Nawet 1000 zł czeka. No dobrze, a co powiecie na 1500 zł? Co powie reżyser na to? To takie powinno być pierwsze pytanie, bo myślę, że widzowie chyba nie będą mieli nic przeciwko. Reżyser się zastanawia. O, udało się. No, musi się zawsze chwilę ze mną potargować i podtrzymać mnie w niepewności, ale na szczęście się udaje. Nawet 1500 zł do wygrania. Wszystkie 4 nazwy. Co to za miasta? Polskie miasta. Kto jest dobry w geografii Polski? No, czy chociaż jedna osoba już sobie poradziła, bo jeżeli tak, to rozwiążmy tę zagadkę, przejdźmy dalej. 704-304-310. No, albo okazuje się, że zagadka może zbyt trudna, jak na tak późną porę i na końcówkę tygodnia, albo faktycznie nie ma zbyt wielu osób przed telewizorem. Te kilka osób, które wygrały pieniądze przy poprzednich zagadkach, już wybrały się spać i może zabrakło chętnych. Czy jest chociaż jedna osoba, która rozszyfrowała wszystkie 4 nazwy? Duże pieniądze do wygrania, bo można zgarnąć nawet 1500 zł. I
No, reżyser mówi, że nie mamy czasu, że za długo ta zagadka na ekranie. Dobrze, zróbmy tak. Ja zaproponuję 10 chwil i w ciągu tych 10 chwil no, mam nadzieję, że ktoś z was sprawi, że ta zagadka zniknie. Żeby to było możliwe, muszę usłyszeć telefon. I reżyser mówi, dobrze, na te 10 chwil, żeby faktycznie zachęcić kogoś do działania, bo to późna pora, więc może jednak czekamy na te większe pieniądze. Nawet 2000 zł do wygrania. Ale umówmy się, że te 10 chwil wystarczy na rozwiązanie tej zagadki. Mało tego, jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto już wie, jaka jest odpowiedź, ma te 4 nazwy, niech nie czeka do zera, tylko teraz łapie za telefon i wybiera numer do studia. Jeżeli usłyszę poprawną odpowiedź, przerywamy odliczanie, ty wygrywasz pieniądze, a my biegniemy do kolejnych zagadek, bo szkoda czasu. 9 chwil, nawet 2000 zł do wygrania. To są 4 nazwy. Wiem, że o wiele trudniejsza zagadka od poprzednich. Z drugiej strony czekają nas kolejne zagadki, a wiecie, że tych nazw będzie więcej. Kto ma okazję oglądać program częściej, to wie, ile tych nazw się z reguły pojawia przy tych jeszcze trudniejszych zagadkach. Także jeżeli nie macie Atlasu Polski pod ręką, to może komputer, może telefon. No, w obecnych czasach mamy tak dużo możliwości, żeby sobie jakoś pomóc w rozwiązaniu zagadki. To jest ważne, bo trzeba być tą najszybszą osobą. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zagadkę rozwiązać, ale żeby to się wydarzyło szybciej niż inne osoby sobie poradzą. No bo wtedy masz szansę na wygraną, a wygrać można nawet 2000 zł. No to sam przyznasz, że jest o co walczyć. 8 chwil. Ajajajajaj. Kończymy zagadkę. No bo reżyser mówi, że jeżeli faktycznie jest teraz już zbyt trudno, to nie ma sensu was męczyć kolejną, jeszcze trudniejszą zagadką, więc reżyser po prostu zmieni tę zagadkę albo na prostszą, albo na taką z zupełnie innej kategorii, bo mówi, że jeżeli miałby się skłaniać ku zmianie zagadki, to raczej na taką z innej kategorii, żebyście mieli okazję spróbować czegoś innego. No ale nie chcielibyśmy wam odbierać szansy na wygranie nawet 2000 zł, skoro taka propozycja już się tutaj pojawiła. Także mam nadzieję, że w ciągu tych 8 chwil usłyszę telefon i reżyser nie będzie musiał stanąć tutaj przed tą trudną decyzją, czy zmieniać zagadkę, czy nie. Wolelibyśmy usłyszeć telefon, usłyszeć poprawne rozwiązanie, rozdać wam pieniądze i swobodnie przejść do kolejnych zagadek, może faktycznie innego typu. No, to już pozostawiam w gestii reżysera, to on o tym decyduje i to on będzie wiedział najlepiej, jakie tam zagadki jeszcze z tego swojego folderu wybrać, żeby wam przypadły do gustu, a my spróbujmy sobie poradzić z tym, co na ekranie, bo już chwilę ta zagadka jest z nami, także najwyższa pora, żebyśmy ją rozwiązali. Zostało 7 chwil. No to wystarczająco dużo czasu, żeby wybrać numer do studia. Natomiast czy to jest czas, który wystarczy nam na rozwiązanie tej zagadki w całości? No 7 chwil trochę mało, ale może jest ktoś, kto już ma 2, może 3 nazwy. No to rozszyfrowanie tej czwartej, może faktycznie te 7 chwil to czas, który ci wystarczy. Warto próbować, bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, także bez względu na to, na jakim etapie zagadki jesteś, dopóki jest szansa na wygranie nawet 2000 zł, dopóki odliczanie trwa, każdy, kto próbuje, ma szansę. I ja na taką osobę, która z tej szansy skorzysta, czekam. 704-304-310 to numer do studia. Kto dołączy do grona zwycięzców i da nam szansę przejść dalej do kolejnych zagadek, bo do tej pory radzicie sobie świetnie, już kilka osób wygrało. No ale chcielibyśmy więcej tych zwycięzców dziś móc usłyszeć. To wy narzucacie tempo w programie. My proponujemy zagadkę i możemy jedynie czekać i liczyć na to, że ktoś z was sobie z nią sprawnie poradzi. Wiem, że jest trudniej, ale jest też więcej pieniędzy do wygrania. Te prostsze zagadki mamy już za sobą. Myślę, że tą rozpoczynamy ten etap trudniejszych zagadek w programie. Także nie dziwię się, że jednak chwili potrzebowaliście na rozwiązanie, rozszyfrowanie aż 4 nazw. No ale myślę, że nadeszła taka pora, kiedy
no już ktoś mógł sobie z tą zagadką poradzić. A jeżeli jest chociaż jedna osoba, która już te cztery nazwy rozszyfrowała, zapisała sobie na kartce, żeby nic nie umknęło, no to szkoda czekać. Im szybciej taka osoba trafi tutaj do studia, tym szybciej wygra pieniądze i tym szybciej my będziemy mogli przejść do kolejnych zagadek. 7 chwil. Sześć chwil. No śmiało, dajmy reżyserowi się wykazać, chciałby już zaproponować kolejne zagadki, a tak zaczyna mu się już nudzić, już różne kłopoty zaczyna mi odpowiadać do słuchawki, także przejdźmy dalej. No, chcielibyśmy Wam rozdać jak najwięcej pieniędzy, nawet 2000 zł teraz do wygrania, zostało 6 chwil, zdążymy? Cztery nazwy, polskie miasta. To już sobie poradził. Aj, no to jest problem, że to jest późna pora. Jeszcze do tego może reżyser zapomniał o tym, bo tak się przygotowuje zawsze na program, przygotowuje te zagadki, ale to, jaki to jest dzień tygodnia, ma duże znaczenie. Jeżeli jednak spotykamy się w tę niedzielną noc, z niedzieli na poniedziałek, no to jednak bardzo duża szansa, że tych osób przed telewizorem albo jest bardzo niewiele, albo wcale. Bo jednak po całym tygodniu, po być może intensywnym weekendzie, może gdzieś wyjeżdżaliśmy, może jakoś aktywnie spędzaliśmy weekend, większość osób po prostu już śpi. Wcześniej rano trzeba wstać, także nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby do tak późnej pory przed telewizorem posiedzieć, tak tuż na początku tygodnia. No akurat dzisiaj reżyser postanowił nam te zagadki serwować trudniejsze. Zostało 5 chwil, jesteśmy w połowie odliczania. Dobrze, ponieważ jeszcze nie usłyszałam telefonu, a naprawdę zależy nam na czasie, to żeby jak najszybciej pozbyć się tej zagadki, reżyser mówi, że postawi wszystko na jedną kartę i uwaga, podwoi tę nagrodę. Na te 5 chwil, co wy na to? Nawet 4000 zł do wygrania. No i to jest nagroda. Takie pieniądze to ja chętnie rozdam komuś z Was, ale muszę usłyszeć poprawną odpowiedź. To jest ostatnia szansa, zostało 5 chwil do końca. No i będziemy musieli coś tutaj zrobić z tym fantem. Jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi, reżyser zagadkę zmieni. Jeżeli usłyszymy telefon, ktoś z Was powalczy o nawet 4000 zł. Dobra wiadomość dla takiej osoby, która oczywiście odpowiedź zna i ma te cztery nazwy, bo jeżeli nie wiesz, nie udało Ci się rozszyfrować tej zagadki nawet w połowie, no to słysząc o tym, że wyższa kwota jest do wygrania, to pewnie tylko możesz się zdenerwować tym faktem. Kto jest w stanie sięgnąć po te pieniądze, czyli ktoś, kto rozwiązał zagadkę w całości, to mam nadzieję, że w tym momencie wybiera numer do studia. 704-304-310. Pięć chwil. No kto nie śpi? To jest duży problem, że akurat wtedy, kiedy rozdajemy Wam, proponujemy Wam największe pieniądze, to pewnie większość osób smacznie śpi i nawet nie wie, że taka możliwość istnieje, wystarczy tylko włączyć telewizor. Jeżeli Ty wiesz, bo oglądasz program, to zapraszam do studia. Tylko czy udało Ci się rozszyfrować wszystkie cztery nazwy, bo zostały nam 4 chwile. Ay, 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 ay.
czym tkwi problem? Czy nie możecie rozszyfrować którejś z tych nazw? No bo nie usłyszałam do tej pory telefonu, więc zaczynam się zastanawiać. Czy to przypadkiem nie chodzi o to, że jedna z tych nazw jest albo za bardzo pomieszane są te litery, albo za mało znana nam po prostu jest ta nazwa? Może w tym jest problem. No i teraz jak jest te kilka osób przed telewizorem, może dwie, trzy, które rozszyfrowały trzy nazwy, no nie wybierają numeru do studia, bo nie mają tej czwartej. No to ja nie wiem, Kuba, czy jest sens oczekiwać od widzów wszystkich czterech nazw. Jeżeli to jest taka późna pora, to może coś odpuścić, co? Puśćmy jedną nazwę, sprawdźmy, no może faktycznie jest ktoś, kto ma te trzy nazwy i będzie po zagadce i nie będziesz musiał się zastanawiać, czy tę zagadkę zmienić, czy nie. No mamy jeszcze te cztery chwile, to chociaż na te cztery chwile, niewiele czasu. Może ma ktoś trzy nazwy, no ja wolę w ten sposób, niż zmienić zagadkę bez zwycięzcy. Co ty na to? No końcówka tygodnia, poniedziałek przed nami, no niewiele osób przed telewizorem, jeżeli w ogóle ktoś... Dajmy szansę. Trzy nazwy to też dużo. Dobrze, reżyser mówi, niech będzie. Trzy chwile, no i trzy nazwy. Trzy nazwy spośród tych czterech. Dowolne trzy, to nie musi być tak, że podajesz pierwsze trzy, czy ostatnie trzy. Po prostu odpuszczasz tę nazwę, której nie udało ci się ułożyć, bo albo nie znasz tej nazwy miasta, albo po prostu litery tam są zbyt pomieszane i nie udało ci się ich odpowiednio ułożyć. Trzy chwile. Nawet 4000 zł do wygrania. Duże pieniądze. Tylko kto nie śpi, próbuje. Próbuje po nie sięgnąć. Czy jest chociaż jedna osoba? Bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, a dobrze by było, gdybyśmy tę zagadkę jak najszybciej zakończyli. Trzy dowolnie wybrane przez ciebie nazwy, z tych czterech tutaj. Jeżeli któraś sprawiła ci problem, to możesz ją w tej chwili ominąć, ale zostały ci tylko trzy chwile. Czy jest pod koniec tygodnia, z niedzieli na poniedziałek, ktokolwiek przed telewizorem o takiej porze? Komu się to udało, no bo kiedy się z wami witałam, to jeszcze te kilka osób radziło sobie z zagadkami, ale o wiele prostszymi. Przeszliśmy do czegoś trudniejszego, więc nie każdy podjął się tego wyzwania, to po pierwsze. Po drugie, im później, z każdą minutą jednak osób przed telewizorem ubywa, także coraz mniej osób widzi tę zagadkę i ma szansę powalczyć o te pieniądze. Więc tutaj to mnie martwi, że im dłużej czekamy, tym mniejsza szansa, że ktoś sobie poradzi. Dwie chwile. 704 304 310. I? Jeszcze jest szansa, ale czasu coraz mniej. Szkoda czekać do końca odliczania, bo tym mniej czasu zostaje nam na kolejne zagadki i wtedy będziemy się stresować, że tego czasu jest niewiele. A tak, jeżeli teraz przeszlibyśmy dalej, to na spokojnie możemy przyglądać się kolejnym zagadkom. Reżyser już chyba podjął decyzję o tym, że kolejne będą innego typu, żeby was już nie męczyć tą geografią Polski, bo może w tym też tkwi problem. Natomiast
uporajmy się z tą zagadką, która już jest na ekranie, za którą reżyser zaproponował naprawdę duże pieniądze, bo nawet 4000 zł. No uwaga, ostatni moment. No kto? Jeszcze jedna chwila na wybranie numeru. 704 304 310. I? Ostatni moment, ostatnia chwila, teraz. No uwaga, czas minął. No, na razie to dźwięk budzika. Mam nadzieję, że kogoś to budzi, bo telefonu jeszcze nie usłyszałam. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto znalazł te 3 z 4 nas? 3 wystarczą. Nawet 4000 zł do wygrania. 704 304 310. I? Jedna osoba. Ja naprawdę bardzo nie chciałabym zmieniać tej zagadki, bo te pieniądze przepadną. Reżyser zaproponował naprawdę duże pieniądze, bo nawet 4000 zł. Mało tego, odpuścił jedną z tych nazw. Jeżeli któraś przysporzyła ci na tyle dużo kłopotu, że nie udało się jej rozszyfrować, wystarczą 3 nazwy i też możesz wygrać te pieniądze. Także mam nadzieję, że jednak usłyszę telefon. Jeszcze jest szansa. Jeszcze reżyser nie zmienił zagadki, nie pokazał rozwiązania, także to od kogoś z was mogę usłyszeć telefon. 704 304 310. I co?
Udało się komuś, bo za długo ta zagadka jest z nami. Ja wiem, że trudniejsza od poprzednich, no ale czekają kolejne, które też będą od nas wymagały skupienia. To jest po prostu taka pora, że czasami nawet proste zagadki mogą przysporzyć nam kłopotu, a co dopiero takie, które faktycznie wymagają od nas i pewnej wiedzy, i umiejętności. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto potrafi układać słowa z takich pomieszanych liter? Kto orientuje się w geografii Polski i zna te polskie miasta? Może ktoś, kto często podróżuje po kraju? Ja wiem, że na pewno część osób mogło mieć problem z tą zagadką, ale ja potrzebuję jednej osoby, która już wie, ma te 3 z 4 nazw i wybiera numer do studia. 704 304 310. Nawet 4000 zł do wygrania. Ajajajajaj. Czyżby jeszcze był gdzieś problem? No ja nie jestem w stanie wam już pomóc bardziej. Nie sądzę, żeby reżyser odpuścił kolejną nazwę, także wszystko w waszych rękach. Nawet 4000 zł do wygrania. Czy jest chociaż jedna osoba, która te 3 z 4 nazw rozszyfrowała? Nieważne, które 3. Odpuszczasz tę, której nie udało ci się ułożyć, po prostu. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy reżyser takie małe miasta tutaj umieścił wśród tych nazw, czy po prostu, no, chyba najbardziej to chodzi o tą porę. No, późna pora, niewiele osób przed telewizorem. Trudno się skupić i rozwiązać czasami prostsze zagadki, a co dopiero taką, gdzie tych nazw jest aż 4. Wystarczą 3 co prawda z tych 4, no ale jednak. Chociaż bywało i tak, gdzie tych nazw pojawiało się przecież 6, czasami nawet 8 i dawaliście sobie radę. No ale to tak właśnie jest. Mocno pomieszane te litery. Niestety sugerują nam to zupełnie inne słowa i trudno jest skupić się na czymś innym. Ajajajajaj. No, zaraz kończymy zagadkę, także czy usłyszę telefon, zanim to się wydarzy? No bo reżyser odpuścił jedną nazwę, mając nadzieję, że to pomoże, ale wciąż nie słyszę telefonu. Także chyba jednak zdecyduje się na zmianę zagadki. Nie sądzę, żeby odpuścił jeszcze jedną nazwę. 3 nazwy i nawet 4000 zł do wygrania. Duże pieniądze, no ale na pewno trzeba było włożyć trochę wysiłku i poświęcić uwagę tej zagadce, żeby móc ją chociaż w części rozwiązać. Czy ktoś ma te 3 nazwy zapisane na kartce, żeby nic nie umknęło? Dobrze, reżyser mówi, jedyne co mogę zrobić, ponieważ nie odpuszczę kolejnej nazwy, to taka ostatnia deska ratunku.
Powiększy nam reżyser jeszcze raz tę zagadkę. Może faktycznie leżymy wygodnie w łóżku, nie widzimy wyraźnie wszystkich liter, więc trudniej jest nam zagadkę rozwiązać, a nie chcesz z tego łóżka wychodzić. No to proszę bardzo. Szkoda tej nagrody, więc reżyser mówi na 3 minuty. Jeszcze raz powiększam wam tę zagadkę, żebyście tylko na niej się skupili i ewentualnie, jeżeli macie na przykład 2 nazwy, spróbowali tę trzecią rozszyfrować i jak najszybciej trafić tutaj do studia. Gotowi? No to uwaga. Czas start. No, czas minął. No i to była ostatnia deska ratunku. I reżyser mówi, no jeżeli teraz nie usłyszymy telefonu, to ja nie wiem, co mógłbym zrobić, żeby jednak usłyszeć odpowiedź i żeby nie trzeba było zagadki zmieniać. Także ostatnia szansa dla kogoś z was, kto jednak poradził sobie z tymi 3 z 4 nazw, zapisał je sobie na kartce i teraz walczy o nawet 4000 zł. Dyktuję numer i mam nadzieję, że tym razem już będziemy mieli z głowy tę zagadkę. Gotowi? 704 304 310. Kto sobie poradził? Kto nie śpi? Ja wiem, że część osób, jeżeli wygodnie leżąc w łóżku oglądała program i przyglądała się tej zagadce, to próbując ją rozwiązać, można było przysnąć. No.
Może tu co jakiś czas z tej zagadki powinien jakiś zajączek wyskakiwać, albo coś się powinno dziać, żeby nas to nie uśpiło, no bo duże pieniądze do wygrania, no a jednak to taka pora, gdzie sen nas dopada. Czy ktoś sobie poradził z tą zagadką, bo jeszcze nie słyszę telefonu? Jeszcze raz dyktuję numer, jeżeli znasz odpowiedź i masz te trzy nazwy z czterech, wybierz numer razem ze mną. 704 304 310. I? No, słuchajcie, kończymy zagadkę. Jeden szybki telefon i nawet 4000 zł mogą być twoje. Nie masz dużej konkurencji o tej porze, umówmy się. Szczególnie przy takiej zagadce. Widocznie część osób albo większość zrezygnowała, widząc więcej niż jedną czy dwie nazwy na ekranie. Jeżeli ty się nie poddałeś i masz te 3 z 4 nazw, zapraszam. Szansa wciąż jest. 704 304 310. Ajajajajajaj. I? Cały czas czekam. 704 304 310. Jedna osoba. Kto? Jedna osoba, ale teraz 3 z 4 nazw, dowolnie wybrane 3, bo może martwisz się tym, że nie udało ci się rozszyfrować na przykład drugiej nazwy, a trzeba podać pierwsze 3. Nie, te 3, które udało ci się rozszyfrować. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto sobie poradził? Bo wciąż nie usłyszałam telefonu, a reżyser mówi, no nic więcej już tutaj nie mogę zrobić. Zaproponowałam naprawdę dużo pieniędzy. Odpuściłem jedną nazwę. Może widzowie faktycznie czekają, aż reżyser odpuści kolejne nazwy. Słuchajcie, nie wydarzy się nic takiego. Reżyser się uparł, mówi, no duże pieniądze, więc bardziej odpuścić tej zagadki nie mogę. Nie mogę odpuścić kolejnej nazwy. Jeżeli już, to po prostu zmienię tę zagadkę. No ale szkoda by było, no szkoda by było przy takiej kwocie nawet 4000 zł tak po prostu zmienić zagadkę. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która sobie z nią poradziła i ma te 3 nazwy, to no, byłoby szkoda, gdyby ktoś taki stracił szansę. Ale my nie wiemy, czy ty sobie poradziłeś z zagadką, czy nie, dopóki nie usłyszymy telefonu tutaj. Także wykorzystaj szansę. Ja do ciebie nie mam jak się zgłosić. To ty musisz wybrać numer do studia i powalczyć o tak duże pieniądze. Nawet 4000 zł jeszcze do wygrania. 704 304 310. Kto zdąży? I?
Naprawdę nikt? No szkoda, no gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że już ta zagadka przysporzy tyle kłopotu, to pewnie reżyser zdecydowałby się szybciej na jej zmianę. A tak, no udziliśmy się, że z tyloma nazwami sobie poradzicie, że czasami przecież radziliście sobie i z trudniejszymi zagadkami, gdzie tych nazw było znacznie więcej, ale widocznie to ta pora. Końcówka tygodnia, jutro, a w zasadzie już dzisiaj rozpoczynamy nowy tydzień. Naprawdę niewiele osób mogło sobie pozwolić na to, żeby przed telewizorem o takiej porze być. No a jeszcze do tego sprawnie rozwiązywać zagadki, bo może faktycznie są takie osoby, które jeszcze nie śpią, jeszcze jednym okiem zerkają w stronę zagadki, ale nie próbują jej rozwiązywać. Po prostu oglądają program i oglądają, jak wygrywają inni. Kto jednak podjął się tego zadania i rozszyfrował te trzy nazwy? Trzy z tych czterech polskich miast. No, reżyser mówi, że do godziny trzeciej. Ta zagadka to w pół do trzeciej musi zniknąć z ekranu. Do trzeciej to byłoby trochę za długo. Na no, w pół do trzeciej. W dole ekranu widzicie zegar. No to już dosłownie minuty dzielą nas od tej godziny. Także mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się telefon usłyszeć. 704 304 310. Mamy czas do w pół do trzeciej. Kończymy zagadkę. No, czasu coraz mniej. Nie czekaj, bo pieniędzy i zagadek na pewno nam nie zabraknie w programie. Natomiast z czasem, jak widzicie, jest coraz gorzej. No, nie dość, że ten czas ubywa, to jeszcze z minuty na minutę coraz mniej osób przed telewizorem, bo to taka godzina, gdzie raczej telewizor wyłączamy niż włączamy. Także jeżeli tam jeszcze jesteś, udało ci się skupić na tej zagadce chwilę i rozszyfrować trzy z tych czterech nazw, to masz szansę sięgnąć po nawet 4000 złotych. Czy skorzystasz z tej szansy? Decyzja należy do ciebie. Ja jeszcze czekam. Do wpół do trzeciej mamy jeszcze chwilę, no ale nie za dużo tego czasu, sami widzicie. Kto zdąży? Nie czekajcie, aż będzie za późno, bo często bywa tak, że ktoś zna odpowiedź, ale czeka do tej ostatniej chwili. Ryzykuje, że ktoś go wyprzedzi, ale czeka i dopiero w ostatnim momencie wybiera numer do studia. Szkoda, bo wtedy mniej czasu zostaje nam na kolejne zagadki i niepotrzebnie ta zagadka dłużej jest z nami. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która sobie poradziła, czekam na telefon, bo jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. 704 304 310, do wpół do trzeciej została nam niecała minuta, więc warto się pospieszyć. Trzy z tych czterech nazw, które trzy udało ci się rozszyfrować? Odpuszczasz tę nazwę, która jest zbyt trudna do ułożenia i wybierasz numer do studia. 704 304 310. Pół minuty. I? No, bo wybiło w pół do trzeciej, co prawda jeszcze w pół do trzeciej jest, no ale tu nie ma co czekać. Jeżeli jest ktoś, kto te trzy nazwy rozszyfrował, niech wybierze numer razem ze mną. Uwaga, 704 304 310.
i... Naprawdę nikt sobie nie poradził z tą zagadką. No jedna osoba. Ja naprawdę nie czekam na tłumy. Jeżeli ktokolwiek jest przed telewizorem, kto do tego spróbował rozwiązać zagadkę, mało tego, udało mu się te 3 z 4 nazw rozszyfrować, to naprawdę by było szkoda nie spróbować. Kończymy tę zagadkę. Reżyser i tak długo tutaj zwlekał ze zmianą tej zagadki, tylko dlatego, że do wygrania nawet 4000 zł, że nie chciał wam odbierać szansy, ale teraz mówi, że troszeczkę żałuje, że jednak tej zagadki nie zmienił. Bo mielibyśmy szansę rozwiązać może coś prostszego, no za mniejsze pieniądze, ale przynajmniej bez stresu, czy ktokolwiek sobie poradzi, czy nie. No, a tutaj no niestety... Siedemset cztery trzysta cztery trzysta dziesięć. Kto sobie poradził? Jedna osoba. I? No to już teraz wiem, dlaczego reżyser tak żałuje, że tej zagadki wcześniej nie zmienił. No bo mówi, że teraz już raczej zmiana tej zagadki nie ma sensu, dlatego że nie zdążyłby zaserwować kolejnych. To znaczy zdążyłby je pokazać na ekranie, ale wy mielibyście za mało czasu, żeby te zagadki rozwiązać. Dlaczego? Bo musimy kończyć program. No to co? Dobra wiadomość dla takiej osoby, która być może poradziła sobie z tą zagadką. Jednak, może dopiero przed momentem, bo trudna zagadka, bo później włączyłeś telewizor, albo dopiero później zdecydowałeś się na rozwiązanie tej zagadki. No to jeszcze jest szansa. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, w związku z tym, jeżeli jest chociaż jedna osoba, która te 3 z 4 nazw rozszyfrowała, to zdąży wybrać numer do studia i powalczyć o nawet 4000 zł. Ale to musi być naprawdę szybka z waszej strony reakcja, decyzja, bo kończymy nie tylko zagadkę, ale i program, przypominam. Śmiało, zapraszam do studia. Może wybrałeś numer raz. Warto zrobić to raz jeszcze, kiedy jest tak niewiele osób o tej porze przed telewizorem, kiedy być może tak niewiele osób zna rozwiązanie. To ważne, żeby każda z tych osób próbowała, póki jest szansa. Jeżeli wybierzesz teraz numer i będziesz najszybszy, jest szansa, że to ty sięgniesz po nawet 4000 zł. Jeszcze czekam. Ja tutaj do końcówki, do ostatniej sekundki programu zawsze czekam na telefon, nasłuchuję dźwięku telefonu, bo naprawdę często zdarza się, że czekacie do tej ostatniej chwili, że nie wybieracie numeru wcześniej. Szkoda, bo potem może się okazać dla części osób, że jest albo za późno, albo ktoś postanowi ten numer wybrać wcześniej. Dobrze, ja już sięgam po kopertę z pytaniami. Skoro kończymy program, to chcę być tutaj przygotowana. Mam nadzieję, że ktoś z was jednak te 3 nazwy rozszyfrował. No 4 to może faktycznie było za duże, jak na tę tak późną porę, na końcówkę tygodnia. Ale 3 nazwy... Komuś musiało się udać. No chociaż jednej osobie, a tyle wystarczy, żebyśmy rozwiązali tę zagadkę i zakończyli program jak należy. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto jeszcze nie poszedł spać? Kto się nie poddał? Rzutem na taśmę, bo to naprawdę nie mamy czasu już na zastanawianie się, czy na przykład na zabieranie się za zagadkę. Może w tym momencie włączyłeś telewizor i myślisz, spróbuję. Za późno. Za późno, żeby próbować zagadkę rozwiązać, to za mało czasu. Czekam na kogoś, kto chwilę tej zagadce poświęcił i rozszyfrował 3 z tych 4 nazw. Czy jest ktoś taki przed telewizorem?
No, słuchajcie, za moment tej szansy nie będzie, bo po prostu się z Wami pożegnam. Gdybyśmy mieli jeszcze ten czas, to reżyser mógłby zrezygnować z kolejnej zagadki, żeby dać Wam szansę na rozwiązanie tej. Ale my tu już nie mamy z czego ukraść tego czasu, bo czas programu dobiega końca. Także jeden szybki telefon i jeszcze zdążysz sięgnąć po nawet 4000 zł. Tylko trzeba teraz się zdecydować. No, za chwilę po prostu będzie za późno. Nie mamy jak wydłużyć czasu programu. Jedyne, co możemy zrobić, to do tej ostatniej sekundki, dopóki nie znikniemy, czekać na telefon. Jak pokaże się tutaj rozwiązanie, będzie już za późno. Jeszcze to ty zdążysz mi je podać. 3 z tych 4 nazw. Masz je zapisane na kartce, żeby nic nie umknęło? I jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie wybieraj numeru do studia, bo nie mamy już czasu na dogrywki, jest za późno, czekam na jeden szybki telefon i żegnam się z Wami. Kto zdąży? Reżyser mówi, że musimy już znikać i wygląda na to, że będziemy musieli zakończyć program bez zwycięstw, jeżeli nikt się nie pospieszy i nie wykorzysta tej szansy teraz. Wiesz, jaka jest odpowiedź? Udało Ci się rozszyfrować 3 z tych 4 nazw polskich miast? No to wybierz numer razem ze mną. Uwaga! 704-304-310. Ktoś musi tutaj trafić. Jeżeli ktokolwiek próbuje, ktoś musi tutaj trafić. Jedna osoba. Kto? Kto nie śpi o tej porze i ma na tyle sprawny umysł, że był w stanie poradzić sobie z tą zagadką? Ja wiem, że to nie jest proste o tej porze. 3 z tych 4 nazw miast. Polskie miasta. Może próbowaliście z tego państwa układać i nie doczytaliście polecenia, dlatego nie słyszę jeszcze telefonu. Kto ułożył 3 polskie miasta? Jedna osoba. No nie sądziliśmy, że już ta zagadka przysporzy Wam tyle kłopotu. Wiem, że jest trudniejsza od tych poprzednich, które rozwiązywaliście, ale na pewno nie najtrudniejsza z tych, które na nas dziś czekały. No ale to może faktycznie kwestia tej końcówki tygodnia. Jedna osoba. Komu się udało? Trzy nazwy. Komuś musiało się udać. To co, mam się z Wami pożegnać, nie rozdając tych pieniędzy? Ktoś jednak spróbuje po nie sięgnąć. Wybierz numer po raz ostatni. Jeszcze zdążysz. No jeszcze tu jestem, nie pokazało się rozwiązanie, więc ktoś z Was jeszcze może mi je podać. Byłoby szkoda, gdyby nikt się tutaj do studia nie zgłosił z odpowiedzią. Te pieniądze są dla Was. No, ale ja nie mogę do Was zadzwonić.
jedna osoba, szybki telefon, szybka decyzja i kończymy tę zagadkę. Kończymy program jak należy. Jeszcze jedna osoba zdąży dołączyć do grona zwycięzców. No ale to musi być naprawdę szybkie wybranie numeru. No i mam nadzieję, że masz przygotowaną odpowiedź. Gdzieś na kartce zapisane te trzy nazwy, bo nie ma czasu na zastanawianie się na antenie. 704 304 310. I? To co, naprawdę nikt? Nawet 4000 zł do wygrania, chociaż ja wiem, że no co z tego, że duże pieniądze. Jeżeli większość osób smacznie śpi, to nie wiem, ile reżyser mógłby tutaj proponować, a i tak nie sprawiłby, że ktokolwiek spróbuje, jeżeli większość osób śpi. Kto sobie jednak poradził? Trzy z tych czterech nazw, no ktoś musiał ułożyć te trzy nazwy. Nazwy polskich miast. Może część osób miało problem, ale jedna osoba, no to chyba jest możliwe. Tylko czy ktoś taki wykorzystuje szansę na wygranie pieniędzy i wybiera numer do studia? No bo to jest jedyna szansa, żeby po te pieniądze sięgnąć. 704 304 310. No jeżeli teraz nie wybierzesz numeru, będzie już za późno. Kto zdąży? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Kraków, Lublin, Wieliczka i Pabianice. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Trzy nazwy wystarczyło, udało się pani cztery nazwy rozwiązać. Super, 100 zł jest już pani, bardzo się cieszę, że się udało. A teraz z geografii przechodzimy do nieco innych pytań, pytań bonusowych. Mam nadzieję, że jest pani gotowa. Tak, spróbuję. No to uwaga. Ile państw ma dostęp do Morza Bałtyckiego? Pięć? Troszeczkę więcej. 9. 9. Może za szybko ta odpowiedź, bo czasami tak jest, że szybciej odpowiemy, a potem reflektujemy się, że to jednak nie była dobra odpowiedź. No, nie udało się z nagrodą bonusową, ale szansa jest kolejna już jutro o tej samej porze, o 1:15 się widzimy, więc mam nadzieję, że nie zabraknie mimo późnej pory osób chętnych do tego, żeby pieniądze powygrywać. Jakie będą zagadki, tego nie wiem, ale jutro się przekonamy. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Żegnam się z Państwem. Życzę kolorowych snów, udanego kolejnego tygodnia i do zobaczenia jutro w nocy. Dobranoc.